Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na ogrodzie Zielono i jak przyjeżdżam z ogrodu tam z pola, to przychodzę tutaj jeszcze coś porobić, bo tutaj pracy też jest dosyć dużo. No i w tym roku jest tyle wilgoci, że ta trawa rośnie w zaskakującym tempie. Trzeba ją kosić co kilka dni. W zeszłym roku to kosiliśmy chyba, ja wiem, ze dwa razy, żeby skosić te takie wyskoki i większej roboty tutaj nie było, bo to wszystko powysychało. A dzisiaj, no powiem Wam, że co 5-6 dni kosiarka w ruch, no i tutaj trzeba kosić. Mamy posadzoną jabłonkę, w ogóle tutaj jest kilka drzewek owocowych. To jest śliwa, która bardzo rzadko kiedy ma śliwki, ale już jak je urodzi, to są one naprawdę smaczne i trzymamy ją w sumie tylko dlatego, że raz, że jest drzewo, jest cień, jest zielono, a dwa, jest z wiosny pożytek dla pszczół, bo śliwek to raczej rzadko kiedy tutaj z niej pojemy. Za to ta jabłonka obrodzi co roku obficie, no i w tym roku wszystko tu z wiosny nam omarzło, a ta gdzieś albo kwitła trochę później, albo może jest odporniejsza i jabłek ma dosyć sporo. Jaka to jest odmiana, nie powiem, bo kupiliśmy ją w netto jako taki odpad kupę lat temu, bo Edziu chciał sobie zaszczepić tam ze swoich stron jabłoń, taką z domu rodzinną i jako tutaj odpad na podkład żeśmy ją kupili. Ale chyba drugiego roku po posadzeniu ona miała trzy jabłuszka i te jabłuszka tak nam posmakowały, że jabłonka została. Jest ona nieduża, nie rozrasta, nie idzie, znaczy nie rośnie w górę, tylko tutaj korona idzie na boki i jabłka są raczej takie z tych wczesnych. No a wiśni, czereśni, innych jabłek niestety w tym roku nie ma. Datury tutaj też ktoś z Was przysłał mi, no i będą one kwitły. Nie wiem, jakie tutaj są kolory, wiem, że jest biała, żółta i jeszcze jakaś. Zakwitną, to zobaczę, jak one będą tutaj wyglądały, jeżeli chodzi o kolor. I przyznam Wam się, że nigdy nie miałam datury. Nie wiedziałam, jak to uprawiać. Wsadziłam w doniczkę, bo to ktoś mi przysłał w doniczkach, ładnie zapakowane i ja sobie oczywiście kupiłam większe donice, wsadziłam i tyle, podlewałam je tylko. I tak one zaczęły mi żółknąć. Ja mówię, czego ona żółknie? Wodę ma, słońce ma, warunki odpowiednie ma, dlaczego ona żółknie? No i co? No po znajomych wszystkich podzwoniłam. Okazuje się, że jest ona żarłoczna. Ona potrzebuje żreć, a nie jeść. Marchew tutaj też jest ładna. No i w związku z marchwią jest dosyć sporo zapytań odnośnie ścinania naci. Ścinać czy nie ścinać? Kiedy ścinać i jak ścinać? Jak najbardziej nać marchwi ścinać po to, aby ona ładniej się rozwijała. Dlaczego ścinanie wpływa na rozwój korzenia? Dlatego, że jeżeli pozbawimy marchew naci, to składniki pokarmowe zostaną w korzeniu i ten korzeń będzie się rozrastał. Jeżeli naci nie zetniemy, to te składniki pokarmowe, część ze składników pokarmowych będzie przekazywana do naci na jej produkcję, w związku z czym korzeń będzie się troszeczkę słabiej rozwijał i będzie mniejszy. Druga taka istotna sprawa jest to, że na naci marchwi często wchodzi mączniak. Ona robi się taka biała, co też zastopowuje plon. Potrafi nawet zagniwać naci marchwi. Tak było w tamtym roku, bo też już dostawałam od Was SMS-y.
I to jest właśnie brak wentylacji, bo jeżeli marchew ma składniki pokarmowe, ona rośnie bujnie w tą nać, no i jest zagęszczona. Lata mamy takie, to co ja już powtarzam w bardzo wielu odcinkach, tropikalne, upały są bardzo duże, temperatura, wilgotność powietrza też jest duża, a to właśnie, no i przede wszystkim opady deszczu, tak jak tutaj u mnie, no bo już nie mówmy tam, gdzie jest dużo słońca, no to wiadomo, tego nie ma, ale tak jak w rejonach Polski, gdzie tych opadów jest dużo, to są takie no, warunki bardziej tropikalne, a nie tutaj środkowoeuropejskie. I ta marchew nie zdąży się wentylować, ona jest narażona, tak samo jak pomidor, ogórek czy inne warzywa, na atakowanie przez mączniaka, przez różne choroby grzybowe na tej naci, co później w efekcie doprowadza do osłabienia korzenia, a nawet zagniwania tych korzeni. No i tutaj dlatego jest ważne obcinanie marchwi. Ścinanie naci marchwi. Ścinamy ją, kiedy ona jest już takiej wysokości, jak tutaj widzicie, jest ładna, bujna. Ten korzeń jest, powiedzmy, no chodź tutaj, taki o, już solidny, wtedy się ścina nać marchwi. I robimy to w bardzo prosty sposób. Łapiemy ją i ciach po naci. Ale obcinamy na taką wysokość, tu jest to bardzo istotne, aby środki serca, tu w tym przypadku to, nie obciąć. Bo jeżeli taką marchew tutaj obcięlibyśmy tak, niestety pozbawimy ją stożka wzrostu i ta marchew już nie wypuści kolejnej naci, co doprowadzi do tego, że ona się już w ogóle nie będzie rozwijała. Ale tutaj, jeżeli obetniemy ją na taką wysokość, środek, czyli młody stożek wzrostu, zostaje. I tutaj bardzo szybko będą się pojawiały kolejne nacie, które będą brały, przez które będzie przechodziła fotosynteza i które będą taką nać z marchwi można dać na kompost, można dać zwierzętom. U mnie właśnie trafia ona do zwierząt, ale też w tamtym roku dowiedziałam się od Was, że można robić z niej soki i podobno są bardzo smaczne. Ja jeszcze nie robiłam, nie próbowałam, to się nie wypowiem, ale w tym roku jak będę tam na ogrodzie ścinać nać marchwi, to na pewno nie omieszkam spróbować takiego soku, choćby tylko po to, aby sprawdzić, czy on jest smaczny, dobry, a nuż się przekonam i będę piła soki z naci marchwi, chociaż raczej no marchew jest na pewno bardzo zdrowa, bardzo bogata w witaminy, w karoten, którego nam jest potrzeba i podejrzewam, że takie soki z naci również są wysokowitaminowe i bardzo cenne dla naszego organizmu. No i tutaj taka ciekawostka, jeżeli ktoś ma taką bardzo jasną karnację skóry, ciężko się opala, zwłaszcza w takich sezonach jesiennych, zimowych, czy nawet małym dzieciom, jak się podaje szklankę soku z marchwi dziennie, to skóra przyjmuje taki delikatno-brązowawy kolor. Nie jest taka opalona, powiedzmy, jak tutaj moja na słońcu, ale też i nie jest śnieżno-biała, wtedy już takiego nabiera ładnego koloru. A to za sprawą właśnie dzięki tutaj karotenowi i takim barwnikom naturalnym, które pigmentują, wpływają właściwie na pigmentację naszej skóry. Także poza walorami smakowymi, poza walorami takimi witaminowymi dla naszego organizmu, jeszcze też i wpływa na naszą skórę. Warto jeść marchewki. Witajcie. Minął tydzień i moja datura w całej okazałości wygląda tak oto, jak tutaj teraz widzicie.
a obok przyleciał motylek. Siedzi sobie, przed chwilką machał skrzydełkami, a teraz nie chce. Skulił skrzydełka. Datura bardzo ładnie się rozkwitła i jest takiego koloru różowego. Tutaj jest druga. Jeszcze nie wiadomo, jaki będzie kolor, ale kwiat już wypuściła. Jest jeden. Ta kwiatków jeszcze nie ma. Być może jeszcze zakwitnie, bo to jest czas jeszcze ku temu, aby one kwitnęły. No i ta tutaj powiem, że zachwyca mnie swoim kolorem, swoim urokiem. Zmieniły się one tutaj w ciągu tygodnia nie do poznania. Bardzo idą w górę, produkują cały czas pąki kwiatowe. Tutaj na czubku są takie maluteńkie. No i tak jak te datury do mnie przyszły, to ja o nich nie wiedziałam dosłownie nic. I jak zaczęły żółknąć, no to tak mówię, kurczę, coś z nimi jest chyba nie tak. Zadzwoniłam do koleżanki, która datury ma i mówię jej, ty słuchaj, moje datury żółkną, co się z nimi dzieje? A ona mówi, a co im dajesz? Ja mówię, no wodę. A ona mówi, Renia, one potrzebują żreć, a nie jeść. No i tu w pierwszej kolejności, co to dała mi taki nawóz, wiecie co, do pomidorów. I mówi, podlej tym, bo ona raz w tygodniu podlewa nawozem właśnie do pomidorów, substralem, magiczną siłą. No i też tutaj poleciła mi kupić żel do datur. Mówiła, że nawozów do nich jest bardzo dużo, ale że najlepiej sprawdza się żel. No i tak jak tylko przyjechałam od koleżanki, zaraz rozrobiłam nawóz do pomidorów. Rozśmieszyło mnie to, bo myślałam, że ona sobie żartuje, jak mi tutaj to daje. Mówi, masz, daj to swojej datusze. Ja tak patrzę, mówię, no nie dowierzam, nie mam okularów. I mówię, ty, ale to jest do pomidorów. A ona mówi, tak, ale mówi, podlej to raz w tygodniu. Mówi, ona będzie bardzo ładnie dokarmiona, odżywiona, bo to ma bardzo dużo składników pokarmowych. No i tak, jak tylko przyjechałam, podlałam daturę nawozem do pomidorów. Wczoraj po tygodniu podlałam drugi raz. No i tak koleżanka podlewa tym raz w tygodniu. A żelem przez pierwsze 3 dni podlewałam każdego dnia. A teraz tak co 3 dzień obficie tutaj dokarmiam te moje datury. No i widzę, że rosną ładnie. Bardzo ładnie się wybarwiły. No i przede wszystkim pięknie kwitną. Także no to chyba działa. Tutaj zobaczcie, ile jest pąków kwiatowych. Są takie i tutaj są takie maleństwa. Tutaj dopiero o wychodzą też takie malutkie. Także będzie tutaj kwitnąć długo. No i potrzebuje ona ogromnej ilości wody. Przychodzę ją tutaj, podlewam bardzo obficie z rana. Wszystkie 3 podlewam z rana. Podlewam je wieczorem, tak żeby one cały czas miały wilgoć, bo wiecie co, zauważyłam, że jak tylko im brakuje troszeczkę wody, jak tutaj ta ziemia na wierzchu przeschnie, od razu klapią im liście. Także nie dość, że one są żarłoczne w składniki pokarmowe, no to jeszcze i wody bardzo dużo potrzebują. No ale kto z nas w takie upały nie potrzebuje wody, powinniśmy też jej pić bardzo dużo, żeby nawadniać organizm, bo się pocimy. Upały też pozbawiają nas elektrolitów, które odpowiadają za gospodarkę w organizmie, za równowagę wszystkiego, co tutaj w nas pracuje. Picie jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy mało pili, mało spożywali płynów nawadniających w takie upały, to nawet nerki mogą przestać funkcjonować. Może tam zajść niekorzystny proces, mocz się zatrzymać, także no to wszystko jest bardzo powiązane. Nawadnianie organizmu jest naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne, bo tutaj nawet i gęstość krwi wtedy się zmienia podczas takich upałów, jeżeli dostarczamy mało płynów, także pijcie, kochani, dużo. No i ja tutaj nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie piję wody czy soków prosto z lodówki, bo jak piję zimne, to chce mi się jeszcze bardziej pić, nie gasi to w sumie mojego pragnienia. Ja się napiję tego zimnego i dalej mi się chce pić, ale jak wypiję takie letnie,
w temperaturze kuchennej, czy chociażby nawet ciepłe, to jakoś bardziej mi pragnienie ugasi. No ale tutaj już każdy do tego indywidualnie podchodzi. Jeden lubi zimne, drugi lubi ciepłe. To już nie ma naprawdę większego znaczenia. Ważne, aby pić bardzo dużo napoi i starsze osoby tutaj już kolejny raz apeluję, żeby nie wychodziły w takie upały na zewnątrz, nastawiać sobie wiatraki, żeby mieliło to powietrze w domu, bo jednak te temperatury są naprawdę zabójcze dla osób, które mają problemy z układem krążenia, z ciśnieniem. Także siedźcie, kochani, w domu, na wszystko przyjdzie czas. Wychodzenie jedynie tylko wcześnie o poranku albo wieczorem, jak już ta temperatura na to pozwoli. Ale jeszcze przyjdą chłodne dni, jeszcze powychodzicie, dbajcie o swoje zdrowie. Tutaj taki apel, bo no, słyszy się, że tu ktoś zasłabł, tutaj ktoś zasłabł, ten dostał zawału. No niestety temperatury też poniekąd aż do takich tropików nie jesteśmy przyzwyczajeni. Kiedyś lata były, bo takie upały były, ale nie było takiej gwałtownej dynamiki. Zresztą wszyscy widzimy, jak to się odbywa. Także kochani, dbamy o zdrówko, nie wychodzicie i przede wszystkim w dzień kapelutki na głowę. Kapelutki? Ja też kapelusze lubię, ale zdecydowanie wolę chodzić bez czapek, z odkrytą głową, ale nie ma zmiłuj. Teraz wieczorem mogę sobie bez kapelutka chodzić, ale jak w dzień, obowiązkowo. Tutaj rozumek trzeba chronić. Dbajcie o swoje zdrowie i swoje rozumki. Pa, pa, do następnego!